Skoro o wielkim tygodniu mowa to grzechem zaniedbania byłoby nie powiedzieć o wspaniałej oprawie muzycznej, jaka będzie mu towarzyszyć w katedrze Warszawsko-Praskiej. Począwszy od niedzieli palmowej aż do wigilii paschalnej. Będzie można zobaczyć i co najważniejsze usłyszeć chór katedry Warszawsko-Praskiej muzyka Sakra. Z nami w studiu jego dyrygent, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, profesor Paweł Łukaszewski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Muzyka sakra, święta muzyka towarzyszy nam w historii kościoła od początku. Choć jeśli chodzi o społeczny odbiór tej muzyki, to pewnie różnie to w historii bywało. Teraz chyba znów rośnie zainteresowanie taką formą modlitwy. Zgadza się Pan z tym? No robimy wszystko, żeby to zainteresowanie rosło. Ta działalność, którą prowadzimy z chórem i którą prowadzę osobiście już od ponad 20 lat, myślę, że przynosi owoce, że jest to taka praca. Może powolna, krok po kroczku, ale jednak odczuwamy zainteresowanie naszą działalnością i, i przez to również muzyką sakralną, co daje nam jakąś szansę na, na spełnianie się właśnie w, w, tym, w tym zakresie. Chór muzyka sakra można usłyszeć często podczas uroczystości kościelnej w naszej katedrze. Proszę powiedzieć, jak chór powstał i kilka słów o jego początkach? No to już. Prawie 15 lat, odkąd postanowiłem powołać chór kameralny do życia. Przez pierwsze dwa lata był to chór warszawski, chór kameralny, a potem zostaliśmy zaproszeni do, do tego, aby zostać chórem katedry warszawsko-praskiej. Co, co było bardzo nobilitujące dla nas i zobowiązujące, przez już kilkanaście lat tej naszej działalności w katedrze myślę, że bardzo rozwinęliśmy się jako zespół i, i organizacyjnie i repertuarowo artystycznie również. A zaczynaliśmy od malutkiej skrzyneczki z nutami, teraz mamy kilka pomieszczeń, mamy pomieszczenia biurowe, instrumenty, pulpity, ogromną bibliotekę. Nagraliśmy ponad 10 płyt kompaktowych, o, otrzymały one różne nagrody. No i byliśmy za granicą też wielokrotnie. Ile osób liczy chór w tym momencie? Jest to chór, który działa w dwóch niejako niezależnych zespołach. Chór podstawowy to chór mieszany, to jest ponad 32 osoby, ale również chór żeński, z którym coraz więcej koncertuje i to jest 25 pań. Jest pan dyrygentem chóru, jest pan również kompozytorem. Pana utwory są prezentowane podczas licznych festiwali, np. Na, na festiwalu muzyki sakralnej Gaudemater w Częstochowie, ale także za granicą. Gdyby pan mógł tak powiedzieć, kilka słów więcej na temat swojej twórczości autorskiej? Y, nieskromnie rzecz ujmując, to to dosyć szeroki temat, gdyż tą twórczością sakralną zajmuje się od początku studiów, nawet. A więc już 25 lat. I y, stało się to komponowanie muzyki sakralnej czy muzyki religijnej y, takim sposobem na, na życie. To od początku właśnie tego typu muzyka była w Pana zainteresowaniach? Zawsze była w zainteresowaniach. Oczywiście pisałem również i inne utwory, y, i muzykę kameralną, i, i orkiestrową, solową, to co każdy. No, szanujący się kompozytor powinien umieć robić I, i, i rzeczywiście odnosiłem różnego rodzaju sukcesy i w kraju i za granicą. Skomponowałem cztery symfonie wokalno-instrumentalne, pięć mszy, rekwiem, utwór wielkopostny Via Crucis, no, i, i tak dalej. I, i wiele utworów churalnych na Hura Kapella, niektóre z nich również dla, dla mojego zespołu. Do studia przyniósł Pan dziś ze sobą płytę. Może pokażmy naszym, naszym widzom, ja pokażę do kamery. To jest płyta z Pańskimi utworami. To jest płyta z Symfonią o Opatrzności, którą pisałem przez 10 lat. A została ona zarejestrowana przez Telewizję Polską kilka lat temu w Kościele Świętego Wojciecha w Białym Stoku. No i tak miło się stało, że ta płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk w tym roku. No właśnie, jest jeszcze druga płyta, która również jest godna na pewno pokazania. Tu akurat to już chór Katedry warszawsko-praski muzyka sakra. Ważna płyta, bo również nominowana, prawda? Również nominowana w kategorii muzyka choralna i oratoryjna. To nasza pierwsza płyta DVD po ośmiu po czy dziewięciu płytach CD, zawierająca właśnie muzykę sakralną, polską i, i nie tylko, i angielską między innymi, która zawsze jest dla mnie pewnym wzorem do naśladowania. Powiedzmy więcej o, właśnie o Fryderykach, to już kolejna nominacja. Można powiedzieć, że chyba zdążyliście się już przyzwyczaić do tych nagród. Trzy, jeśli dobrze no, pamiętam? No tak, otrzymaliśmy Fryderyka za cztery płyty, a nominacje otrzymały chyba wszystkie, które nagraliśmy. Średnio i jedną co roku tak, tak nam się zdarza te płyty wypuszczać. One są i dostępne w internecie, i w sprzedaży, w, w sklepach. No, i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ta nasza działalność była utrwalana w postaci właśnie nośników. Uważam, że to dzięki nim możemy no, w jakiś sposób troszkę przedłużyć tą naszą działalność i dać szansę innym w przyszłości na, na posłuchanie tego, czym się zajmujemy. Który utwór poleciłby pan szczególnie naszym widzom, który moglibyśmy teraz zaprezentować? Może mógłbym zaproponować utwór mojego brata, Marcina Łukaszewskiego a Verum, napisany specjalnie właśnie dla nas z myślą o koncercie, który się odbył dwa lata temu. Otrzymaliśmy wtedy nagrodę marszałka województwa mazowieckiego. Posłuchajmy fragmentu. Można by słuchać w nieskończoność. Niestety, czas antenowy mamy ograniczony ale okazja do słuchania utworów chóru jest również w internecie, prawda? Tak, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Mamy również profile na Facebooku, na Twitterze i kilka stron internetowych poświęconych naszej działalności i działalności chóru i również wydawnictwa płytowego Muzyka Sakra. A przy okazji wspomnę też o konkursie kompozytorskim, międzynarodowym konkursie, który organizuje też już 20 lat... We współpracy z archidiecezją w kolonii. Słuchanie płyty czy słuchanie utworów w internecie to jednak nie to samo co występ na żywo. Okazją do posłuchania chóru na żywo będzie już wielki tydzień zbliżający się, rozpoczynający się właściwie. Począwszy od niedzieli palmowej aż do Wigilii Paschalnej będziecie śpiewać w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Kiedy dokładnie i jaki repertuar? Zapraszamy w niedzielę palmową na 12.30, w Wielki Czwartek na Msze Krzyżma o 10 rano, następnie na Wigilię Paschalną w Wielką Sobotę o 20.00. Będziemy jeszcze śpiewali dwukrotnie 10 kwietnia na Mszy o 12.30 i wieczorem o 19.00 na specjalnym koncercie. Zacznę od tego ostatniego koncertu, ponieważ będziemy śpiewali Stabat Mater Pergole z jego stowarzyszeniem orkiestry. A podczas liturgii w katedrze wykonamy kilka utworów cho chorałowych chorał gregoriański ale także muzykę polskich i obcych kompozytorów m.in. Carla Jenkinsa, Jamesa Macmillana, Johna Tavenera, ale także Francisa Pulenka, wspaniałego kompozytora francuskiego, Leo de Libre, Mszę Malcolma Archera, To między innymi. Wszystkie te, te utwory są w języku łacińskim. Oczywiście. Zapowiada się więc uczta dla ucha, uczta dla ducha. Okazji do posłuchania będzie... Tak jak słyszeliśmy, kilka zapraszamy serdecznie. Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielka Sobota, Wieczór, Wigilia Paschalna, a także w okresie Wielkanocnym 10 kwietnia, tydzień po niedzieli Bożego Miłosierdzia. Będzie można posłuchać muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent chóru Muzyka Sakra. Był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. W programie minął tydzień, to już wszystko. Ja zapraszam na kolejne programy i oczywiście do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie. Salve TV, do zobaczenia.